Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, z powrotem szukamy... O! Zebra. No! Artur! Przecież to nie jest zebra, to jest osioł! Przecież to jest osioł! On pomalował osła tak, żeby przypominał zebrę! Jaki jebany kłamca! To co? Tygrys to... Tygrys i lew. To będzie wilk i ryś? A może kot przy taki domowy pomalowany? Osła kurwa pomalować jak zebrę, no ja pierdzielę. Nawet bym o tym nie pomyślał, że koleś nas robi tak w bambuko. No ale w sumie tak, on się nazywa panią, więc nic w tym dziwnego. No i okej, i taka misja jest fajna, to o czym mówiłem właśnie ostatnio, że są misje, które wzorowane, nie wiem, na Romeo i Julii, ta sytuacja z Greyami, z tą babeczką i tak dalej. Może się to fajnie rozwinie, może zrobią z tego fajną westernową wersję, ale motyw tak czy siak trochę oklepany. Natomiast... No chodź rzesz. Natomiast to jest zajebiste. Gość każe gonić zebrę, tygrysa i lwa i się nagle okazuje, że to osioł. Pomalowany w paski. Osioł w paski. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary. Koleś jest jebnięty. Between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course. I shall make it worth your while. But first we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Callagher Way. Please. I hate to ask. All right. See what I can do. Lew szukający tygrysa. Jego menażeria szuka... nie. Jego menażeria posiada lwa, który pomaga im szukać tygrysa. No, po prostu... Nie, kombo niesamowite. Misja się nazywa Oczywiście jest Brytyjczykiem. To po prostu podsumowanie całej sytuacji piękne. Ale fajnie jest z drugiej strony. Widzicie, to jest właśnie... To jest ta gra. Z dupy poszedłem zrobić jednak misję, którą miałem zamiar olać, poboczną. A przy jej wypełnianiu okazało się, że zaprowadziło nas to pod jakiegoś nieznajomego, bo on był w sumie zaraz koło tej chatki, którą napadaliśmy. I dzięki temu mamy teraz całą tą serię misji właśnie z tymi zwierzakami. Nie wiem, podoba mi się ta misja, także ją sobie na pewno teraz wypełnimy całą. Jedziemy po tygrysa i lwa. Nie wiem, co to będzie. Czy to będzie kot i pies? No pies chyba, no bo skoro lew pomaga szukać tygrysa, no to pewnie wykorzystują jakieś zwierzę z węchem, nie? Śledzące, no.
tropiące. O, właśnie Ania mi podpowiedziała, bo mi słowa brakowało. Gdzie ona jest? Nieznajoma. Uuu, ale panią to on ma tutaj fajną. Hej, mister. O, nie, jednak nie, odwróciła się. Margaret said that you might need a hand. No, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. Your lion from Timbuktu, weren't he? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way'd he go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. Pierwsze krzaki. Okej, okay, już widać. Okej, okay, już mamy tutaj ślad. Uuu, teraz jak zmieniłem ustawienia monitora, to faktycznie widzę ten ślad. Co to było? Oj, faktycznie dużo krwi. Oj. Found your dog. Dog, ex-line. Hey, boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took them. Oh, that'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Ja pierdolę, oni wysłali psa. I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Oni wysłali psa, żeby zapolował, żeby pomógł znaleźć pumę. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look. I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Może powinien zamknąć te zamki na dole. Niech konik za nami jedzie. Już się nauczyłem, że jak wsiadamy na jakikolwiek wóz, żeby klikać to H, żeby ten koń za nami pojechał, bo później wracanie po tego konia, ogarnianie gdzie on jest, czy zapisywanie gry, czy kombinowanie jak idiota, bo się wcześniej nie upilnowało. Jedzie za nami. Sally Nash. Nice to meet you, sir. How you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell Miss Field, he's the ace of spades. He's a card, all right.
guys. It's my modest hope. One day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. Myślę, że nawet babeczka mogłaby być pierwszą. I to ona mogła by prowadzić. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark, when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. Now they're back. Okay. Some of them, at least. Thanks to you. Jakim cudem oni trafili na tą drogę? Jakim cudem? Wszyscy mi oferują wszędzie miejsce. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarn and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint. Makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just for her chops and after sex. Speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. Got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Branch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Mam nadzieję, że wypłata będzie tego warta. Oczywiście jest Brytyjczykiem 3. Dobra, no to pojedziemy po jakiegoś pieska kolejnego, tak? I myślę, że w takiej sytuacji widzimy się na miejscu. No. O, już widziałem po miniaturce, co się tam będzie działo. Dobra, do zobaczenia na miejscu. Ok, już jesteśmy na miejscu. A mój! Przed chwilą słyszałem, jak ktoś się dar trzyma i mocno jest tam uwięziona, więc to będzie na pewno dobre miejsce. Aha. Ej, czemu mi pochował wszystkie bronie? Karabin z zamkiem. A w sumie wezmę dubeltuwę. Karabin z zamkiem obrotowy, łuk Lancaster. Lancaster, ok. Spoko. Tylko, że i tak zmienimy na łapki. Siema. I saw its claws. That's enough for me. We got a cursed creature in here. Oh yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looks like a lion to me. That's a dog in there. Dog? Now, you excuse me. Step aside. What? I said step aside. Przyszło ci coś, Ania. Znajdź pieska. Let's go.
what you doing? Son of a bitch. I'll take care of this. O ciul chodzi. Odszukaj lwa. Czyżby on miał prawdziwego lwa? Ej, no bez kitu. Tak. Jak najbardziej tego się nie spodziewałem. Szczególnie, że nie wiem, który ślad mam tropić. A, czyli dobry ślad tropiłem, tylko nie byłem tego pewien. Czyli jednak mieli prawdziwego lwa. What the fuck? What the fuck? Kurwa, sztuczny tygrys, sztuczny lew, sztuczna zebra, ale jak przychodzę po kolejnego lwa, to już jest prawdziwy. Mam przeżyć. Czemu mój rewolwer wisi w powietrzu? Hej, serio. Zresztą mnie ze strachu. Ja pierdzielę. Można coś jeszcze z takiego lwa wyciągać? Jebaniutki! Taki kłamca, taki ściemniacz, a jak przyszło co do czego, to nie powiedział, że jadę po prawdziwego lwa. Dobra, widzimy się na miejscu, zobaczymy jak gość się będzie tłumaczył. Welcome back, jesteśmy na miejscu u typa, który miał prawdziwego lwa. This time the animal was actually real, you moron. Steady on. I clearly stated that we were looking for. You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? Zabiłem. He's dead. Bloody hell. This is Ramo. It was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes, one man's labor is but a trifle. Compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here. And we had a deal. Yes. To jest podróbka na 99,9% ten cały kryształek to podróbka. Good day, sir. And thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. To jest zielone szkiełko. To... szmaragd? Nie.
To nie może być prawdziwe. Dobra, Ani się zaraz zaczyna wykład. Ja się wezmę za coś, co miałem do zrobienia tam dla znajomej. Więc życzę wam miłego ciuka i... I do usłyszenia następnym razem. Do następnego. Na razie. Cześć.